Czołem ludzie, witam was serdecznie, jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy Burnout Paradise City. Słuchajcie, jeżeli oglądacie ten odcinek, to oznacza tylko tyle, że uzbieraliście ponad 10 łapek w górę. Jestem bardzo z tego zadowolony. No i co, mam nadzieję, że w tym odcinku, pod tym odcinkiem uda wam się uzbierać tych łapek jeszcze więcej. Zrobicie to dla mnie na święta, taki prezencik. 15 łapek w górę i będę po prostu przeszczęśliwy. No dobrze, ale przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj siedzimy za kierownicą Rossolini Tempesta, czyli samochód, który zdobyliśmy, wygraliśmy za zdobycie kategorii prawa jazdy A. No i co? Pierwsze co, to pojedziemy sobie na piekielną trasę tego samochodu. Jak widzicie, takie śmieszne malowanie mu założyłem. Także wygląda on całkiem ciekawie. Jest cholernie szybki, ja już nim troszkę jechałem, bo po raz kolejny gra, o, widzicie, strasznie czuły ręczny ma. Naprawdę ma cholernie czuły ręczny. Ja już chwilę pojeździłem sobie tym samochodem. Ja nie nagrywałem, bo gra znowu się mi zbuntowała. Tak, zbuntowała mi się, jak chciałem zacząć nagrywać, to ona mi crashowała, także... Także, no... No, nie ma to jak super jumpa zrobić bokiem i wdupcyć się na barierkę i zatonąć. No ale co tam? Co ja patrzę? Gdzie ja jadę? Znaczy, ja wiem gdzie mam jechać, ale chyba pojechałem już odrobinę źle i widzę jakąś taką trasę sobie wybrałem, chyba bardzo okrężną do tego miejsca, w które chcę pojechać. O matko, ale się obijam po wszystkich ścianach. Tak. No, strasznie czuły ręczny jest. Co miałem mówić, jeździ tutaj jeszcze jeden samochód do upolowania, ale nie jestem pewien, czy tym samochodem uda mi się upolować ten pojazd, ponieważ no, to jest sportowy pojazd, słyszę muzykę. Jedzie. Chyba go jednak spróbuję upolować. Nie wiem, czy mi się to uda, ponieważ to jest ciężki samochód. Silny. No właśnie, prędzej się sam rozbiję, niż go zepchnę. Widzę, że on jeszcze we mnie wrąbał też. Też się rozbił, ale to chyba nie za moją sprawą, więc... Dobra, gonimy go. Tak solidnie w boczek. Aj, bym musiał mu przypieprzyć. Nie, to nie jest... To chyba nie jest nierealne, wiecie? Tym samochodem go upolować. Ja pierdzielę, to nie jest on! Co ty robisz, Ryuk? To jest zwykła furgonetka. Czemu w nią przywaliłeś? No nie mam pytań, zniszczyłeś samochód w ogóle. Ech. Nie, potem weźmiemy jakiś troszkę silniejszy samochód i tym spróbujemy. I tym spróbujemy zrobić tamten samochód. Teraz mi nie rób czasem super jumpa, bo ja chcę po prostu tu wjechać do góry, no. Dobra. Dojechaliśmy na
skrzyżowanie, na którym zaczyna się piekielna trasa. No, czyli jedziemy po prostu w miejsce, z którego zaczynaliśmy ten odcinek. Ja się naprawię. I jedziemy cały czas tak, jak są tutaj te tory. Tak to można nazwać. Trochę w złe miejsce pojechałem. Kompletnie w złe miejsce. Mogłem jechać dalej prosto tamtą drogą. Ale dobra, już nieważne. Tu zrobimy skrót i... Kurde, zostało mi tylko 17 sekund. Hello. Aja, tu były skróty. No nie zdążę. O, no nie zdążyłem. Niestety. Radź sobie, stary, radź. Nie licz na wygranie bryki, jeśli nie znajdziesz szybszej trasy. Dobra, jeszcze raz pojedziemy. Południowy zachód do stoczni Navel. Chwila, jak to jechać najlepiej? Chyba będzie trzeba skręcić... O, właśnie w tym miejscu. Jeszcze nie teraz. Kurde, teraz najlepiej było. Jakby tu pojechać, żeby to było ok? Dobra, ale jadę w dobrym kierunku. Ale chyba znowu mi zabraknie czasu, nie? A może nie. Mam jeszcze 10 sekund. A metę już widać. 5, 4, 3, 2. W ostatniej sekundzie. Buja. Sekunda i 5 setnych sekundy nadwyżki. Udowadniasz, że należy ci się Rosolini Tempesta GT. W mieście jest już o tobie głośno. Tja, niestety nie podoba mi się ona kompletnie. Pewnie ma te same statystyki co ta. Więc no nie będę po nią jechał do garażu. Przejdziemy kolejny wyścig. A potem weźmiemy jakiś samochód z dopalaczem agresora i spróbujemy upolować ten... ten wóz, który się buja nam po mieście. Lol, ale ktoś przyrżnął w coś. Gnoju! Kiepsko, jestem ostatni. Przedostatni. Ale tak jakbym był ostatni się czuję. Pałujcie się! Ja jadę na skróty. A wy se róbcie co chcecie.
Idziemy oczywiście do stadionu Waiketsów, także... Także trasa jest bardzo dobrze mi znana. I wygrana! Piękne to było. Ależ się poobijał. Dobra. To było niezłe. 35 zwycięstw jeszcze do awansu. Mnóstwo, mnóstwo, to jest po prostu mnóstwo. Tam był jakiś wyścig za mną. Ktoś jeszcze czuje ten nienaturalny pociąg do najeżdżania na wszystko, co... Żółty, tak? To daje takie poczucie spełnienia, nie? Czy ktoś jeszcze to ma? Tu Radio Clash FM i DJ Atomika. Kierunek północny zachód do Country Club. DJ Atomika jest spoko. Ojoj, taka trasa, naprawdę? No okej. Piękny takedown. Zupełnie, powiedzmy, niechcący ten takedown zrobiony. Ale to nieistotne. Ważne, że się rozbił koleżka. Co? Już? Już teraz? No to była kraksia, to była kraksia, taka poziomna kraksia to była. Ty... Paciuloku, po co mi kazałeś skręcić tu? Wszystko przez tego dupka. Wszystko przez po prostu tego autopilota, który kazał mi tu skręcić. Nie wiem po kiego grzyba. Dobrze, że mam dopalacz, bo bym to przegrał. Tak się udało wygrać przynajmniej. Pierwsze miejsce. Carson Opus jeździ teraz po ulicach Paradise City. Może być twój, jeśli zdołasz go uziemić. No proszę, jakie piękne autko. Teraz już mamy dwa do upolowania. No to ja proponuję przejechać jeszcze kolejny wyścig. Kierunek zachód do Windfarm. Do Windfarm, czyli dosyć długi. Tak jest, 5 mil. Ała! Nie zauważyłem go. Skupiłem się na tym, że chciałem takedownować tego kolesia, który jechał obok mnie. Czemu jestem ósmy? Siódmy. Piękny takedown. Piękny takedown. Teraz muszę uważać, żeby się samemu nie stakedownować, bo po prostu... No właśnie. Wydaje mi się, że miałem tu skręcić. Ale nie, okej, oni też jadą tędy, więc jest całkiem spoko. Wejdziemy trochę pod prąd, albo i nie. Dobra. Fuck. Matko boska, jaka prędkość. Zamysł był całkiem niezły. Tyle wam powiem. Zamysł był naprawdę całkiem w porządku.
jednakże... Tu już był mniej dobry zamysł, bo nie umiałem wyprowadzić tego samochodu z tego zakrętu. No ale okej. Muszę go dogonić. Ale chyba go nie dogonię, waląc co chwilę dzwony. To było słabe. No niestety. Piąta pozycja. Słuchajcie, DJ Atomiki, bo czyjeś inne rady pozwolą wam dojechać do mety na pierwszym miejscu? Piąta pozycja dopiero. No dobrze, no to... Lol. Nie ma to jak zaliczyć dzwona po upadku ze skoczni. Z jedna z moich najbardziej znienawidzonych skoczni po prostu. Skoczyć poprawnie każdą z tych skoczni jest naprawdę niezwykle trudno. Tego opusa by się przydało znaleźć też. Dobra, mamy jakiś wyścig, przejedziemy sobie go i... Okej. No błagam, co robisz? Człowiek chciał trochę na skróty pojechać i... Matko Boska, nie ogarniam, co się dzieje. Wierzcie mi albo nie, ale nie ogarniam. Jak gdzieś przydzwonię, to... na to akurat chciałem najechać, a nie przydzwonić. Prędkość tych samochodów to już jest naprawdę... nieziemska rzecz. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale ja bym to tak zrobił. Moim zdaniem to był zajebisty pomysł. Bo w ten sposób się to wygrywa. Dobra, wracamy teraz na złomowisko. Wracamy teraz na złomowisko i zmieniamy samochód. Zmieniamy samochód na jakiś taki, w którym będę mógł się pobujać troszkę i poszukać te dwa samochody, które mam do uziemienia. Bo ten co prawda jest cholernie szybki, ale... Ale marchewy, pięknie to wygląda. Ten jest cholernie szybki, ale jest też... słabiutki niestety, w sensie...
każde uderzenie... Każde uderzenie go miażdży. To chciałem powiedzieć, wiecie? Tak więc... Weźmiemy coś twardszego. Nie bardzo na ręcznym się da skręcać tym samochodem. Dobra. Weźmiemy coś z dopalaczem agresora najlepiej. I odrobinę pobujamy się po mieście. Dobra, Rosolini Tempesta GT. Piękny samochodzik, ale ta zwykła Tempesta mi się bardziej podoba. Coś z dopalaczem agresora. Może być Hotspur. A może być zwykły spór. I jakieś fajne malowanko, jakbyśmy sobie na niego wzięli. Coś się baguje, nie, w tej grze. Nie wiem co, ale patrzcie co się dzieje. Oto. What the fuck? Taką czarną brykę se weźmiemy. Dobra. No i tak, słuchajcie, jedziemy patrolować. Powiem to po prostu tak. Jedziemy na patrol. Jedziemy na patrol, będziemy sobie jeździć tutaj po podróżkach i czekać, aż zaczepi nas któryś z pojazdów, które mamy upolować. Big Surf to moja ulubiona plaża. Rampa na rampie to jedno z najlepszych miejsc w Paradise do wykonywania beczek. Akrobacje, to jest... A pięknie! Carson Opus, dobrze, dobrze. No to co, został jeszcze nam ten taki van, który się nazywa coś tam Inferno. Tylko trzeba go znaleźć, to jest kwestia czasu. Niestety ciężki ten samochód jest i momentami ciężko się skręca nim. Tak więc zdarzają się takie różne wtopy. Albo po prostu kierowca się zagapi na minimapkę. I też się takie wtopy zdarzają. Chciałbym się dostać na autostradę, wiecie, bo... No, po prostu chciałbym. Tu chyba jest ślimak. Wszystkie znaki skasowałem na tym zakręcie. Wszyściutkie. Jest gdzieś warsztat, który mam jeszcze nie odkryty. Już mam. Jedzie, 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 dobra. Chciałem jechać na autostradę, żeby sobie pojeździć i w międzyczasie go... Dobrze. Tak. Pięknie. Tyle mogę powiedzieć, że jest pięknie. To nic, pojedziemy na chwilę jeszcze na autostradę, bo chciałbym sobie pojeździć tak naprawdę szybko. I potem zaraz zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda wam się
uzbierać dla mnie 15 łapek w górę. Dobra. Palamy nitro i ciśniemy. Te autostrady są tu śmieszne, bo są właśnie takie bramki. I zdarzają się takie momenty, że się nie trafia w te bramki. I to jest zabawne właśnie w tym wszystkim. No cóż, przy tak dużej prędkości całkiem fajnie trzyma się drogi, ale jakieś gwałtowne skręty tym to nie ma szans, to jest Titanic. Także nie ma szans na to. W ogóle nie mam nitro, nie? Czemu ta gra non stop pokazuje mi, że się zapisuje, czy cholera wie co robi? O, mam nitro, super. Wow. Pobiłem to rekord czasowy, pięknie. To w ogóle ktoś te czasy online to sobie tutaj, nie wiem, pobija? Chyba nie, wydaje mi się, że to już jest od pewnego momentu nieaktywne. I to, że ja sobie pobiłem rekord, to pobiłem go u mnie na komputerze po prostu. No właśnie. Przydałoby się jakąś spektakularną kraksę zrobić na sam koniec. No, może to nie była spektakularna kraksa, a raczej tylko odjazd. Ale słuchajcie, tym właśnie akcentem zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i uzbierajcie dla mnie te 15 łapek w górę. Cóż, możecie też napisać, który samochód chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, czy tego Vana, czy tego... To był Carson Opus chyba. No i co? Widzimy się, jak uzbieramy 15 łapek, czyli mniej więcej za tydzień. Także, cóż, wesołych świąt. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!